Wiem, że to wygląda jak jakaś symulacja latania samolotem albo coś w tym rodzaju, ale pewnie po tytule tego filmu wiecie, że to jest The Crew 2 i już na pewno wiecie, że w tym The Crew będziemy mogli latać, pływać i oczywiście jeździć samochodami. Do tej pory no, ta seria kojarzyła nam się raczej z tylko i wyłącznie samochodami i motocyklami, a tutaj będziemy mieli do czynienia z lataniem i pływaniem dodatkowo. No, są to też wyścigi. Dzisiaj opowiem wam troszeczkę więcej o lataniu, także jeśli spodobał wam się ten film, zostawcie łapę w górę i zapraszam do oglądania, bo jest o czym opowiadać. Jak już pewnie wiecie z gameplayów albo zwiastunów, które wcześniej widzieliście sobie w sieci, na pewno jest tego pełno, można w każdej chwili zmienić sobie pojazd, którym się poruszamy. Może być to samochód, samolot i łódź. W każdym momencie, gdy jedziemy sobie samochodem, możemy przemienić się na samolot. Czy tam jesteśmy gdzieś na drodze, czy w powietrzu nad gdzieś lecimy samochodem, czy cokolwiek robimy, cały czas, bez względu na to, gdzie się znajdujemy, możemy zmienić się w samolot, krótko mówiąc. I sytuacja wygląda tak, że jeśli jedziemy sobie po drodze, jesteśmy przy gruncie i na przykład stoimy w miejscu, no to startujemy jakby samolotem z ziemi, ale jeśli poruszamy się dosyć szybko samochodem, powyżej jakiejś tam prędkości, wtedy jeśli przemienimy się na samolot, samolot będzie troszeczkę w powietrzu, tak abyśmy mogli sobie nim już zacząć po prostu lecieć. Samo latanie samolotem wydaje się troszeczkę powolne, dlatego że w momencie, kiedy jedziemy już naprawdę szybko samochodem i wiecie, dużo obiektów mijamy i ten efekt prędkości jest taki bardziej wyrazisty, no bo mamy dookoła też grunt, prawda? Tak jak przesiadamy się w taki samolot turbośmigłowy, bo obecnie tylko są turbośmigłowe samoloty dostępne w grze, ale myślę, że później będą jeszcze jakieś odrzutowe czy coś w tym rodzaju. Ten efekt prędkości w locie, jak przeskoczymy sobie z samochodu czy z łodzi, wydaje się troszeczkę słaby, wiecie? I to było takie moje wrażenie pierwsze, jak przesiadłem się z samochodu na samolot, jak sobie zacząłem latać. A samo latanie samolotem dopiero jest bardzo ciekawe, zaczyna być bardzo ciekawe w momencie, kiedy znajdujemy się w mieście i sobie manewrujemy między budynkami. Wtedy jest naprawdę mega, mega ciekawie. Czuję się po prostu jak w GTA, gdy mam jakiś tam bardzo szybki samolot i mogę sobie w centrum Los Santos manewrować. Tutaj rzeczywiście też tak jest, chociaż też możemy sobie dużo łatwiej tymi pojazdami operować, no bo nie musimy się martwić, aby tak jak w GTA od kogoś ten pojazd ukraść. Ale właśnie, a propos GTA, to w The Crew 2 czułem się tak właśnie troszeczkę jak w GTA, no bo zobaczcie, mamy pojazdy teraz lądowe, morskie i powietrzne, no nie? Tak jak w GTA. I teraz brakuje mi czasami tego, żeby sobie z tego pojazdu wysiąść. Wysiąść możemy jedynie w miejscu do tego przystosowanym, na przykład w jakimś tam pokazie samochodowym, tam gdzie się kupuje samochody, czy w swoim właśnie garażu. No więc co robimy będąc tym samolotem? Co robimy latając sobie? Przede wszystkim wykonujemy różne akrobacje. Oczywiście też ścigamy się, robimy różne wyścigi. Będąc w ekipie i grając ze znajomymi, możemy sobie robić wspólne tak zwane akrobacje. To jest coś podobnego do tych różnych stanterskich opcji, które mogliśmy robić sobie motocyklami czy samochodami. Były takie w jeździe otwartej jakby, jeśli byliśmy w ekipie w The Crew 1, to mogliśmy sobie robić różne takie wspólne akcje. Tutaj to wygląda tak, że rozpoczynamy dany tam event, idziemy sobie do konkretnej strefy startu i zapraszamy swoich wszystkich ziomeczków automatycznie do tej zabawy. No i wtedy zaczynamy startować i robimy różne po kolei akrobacje i nie załapałem dokładnie jak to jest, ale chyba wszyscy musimy wykonać te akrobacje, żeby przejść jakby dalej, więc podobna sytuacja jak w The Crew 1, z tym, że to tutaj troszeczkę inaczej wygląda, bo mamy takie zamknięte lobby od tego. Same moje odczucie z latania było bardzo, bardzo pozytywne, tylko tak jak mówię, ten efekt prędkości wydawał mi się troszeczkę niski jakby. Samoloty, z tego co patrzyłem, też można sobie jakoś ulepszać i jeśli chodzi o wygląd, no to tutaj za wiele nie zmienimy, możemy jedynie sobie
nałożyć jakieś naklejki, jakieś tam malowanie i tak dalej, ale jeśli chodzi o jakieś spoilery czy tego typu rzeczy, czy jakieś inne felgi, no to tego jeszcze nie ma w The Crew. Zastanawiam się, czy to w ogóle jest potrzebne, no ewentualnie jakieś tam wloty powietrza inne, czy może jakieś inne śmigła, czy coś w tym rodzaju, czy jakieś inne super skrzydła, nie wiadomo co tam jeszcze twórcy The Crew 2 nam wymyślą. Ale na obecną chwilę z zewnątrz tak nie można było tego jakby zmieniać. Ale z tego co widziałem, będzie można zmieniać sobie w tych samolotach jakby ich moc, prędkość i tak dalej, więc jeszcze tego nie próbowałem, bo tego nie odblokowałem, no ale myślę, że będzie to ciekawie wyglądało. Latanie samo w sobie, sterowanie samolotem jest bardzo, bardzo fajne i mega intuicyjne, nie ma się tu tutaj jakby zastanawiać nad tym. Bardzo łatwo opanować ten samolot. Próbowałem sobie różnych takich akrobacji, jak latanie samolotem nisko nad ziemią, między tam jakimiś ciasnymi miejscami, obiektami i tak dalej. I wychodziło mi to całkiem spoko, po paru dziesięciu minutach grania udawało mi się robić ciekawe akrobacje, więc tutaj na pewno nikt z was nie będzie miał problemu, z tym, że pewnie do wykonywania jakichś dużo trudniejszych, ciekawszych akrobacji, czy tam na przykład jak sobie będziemy chcieli polatać w kanionach i porobić tam jakieś trudniejsze rzeczy, no to już wiadomo, że będzie trzeba to jakoś wymasterować, czyli to jest takie easy to control, hard to master, jeśli chodzi o samoloty, tak to przynajmniej wyczułem. Na początku miałem dostępny tylko jeden samolot, ale z tego co widziałem będzie ich kilka do wyboru i no myślę, że nie ma aż takiego dużego wyboru w tych samolotach obecnie, także na pewno spodziewajmy się jakichś tam dodatków, które rozszerzą nam ten asortyment o jakieś zupełnie nowe maszyny. Sam jestem ciekawy co to będzie, no na obecną chwilę mamy tylko ten jeden turbośmigłowy samolot, którym właśnie sobie latałem. A tak z pieniędzy, które sobie dostałem od twórców, kupiłem coś innego, o czym też wam opowiem w następnych odcinkach. Moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o latanie. Piszcie co myślicie o tych samolotach i w ogóle co myślicie o samolotach, łodziach i całym tym przemienianiu pojazdów. Mi się to bardzo spodobało, bo oczywiście możemy cały czas jeździć sobie samochodem i nie robić nic z samolotami i łodziami. No ale zawsze taka dodatkowa opcja to jest coś, co urozmaica grę. Możemy sobie zobaczyć z lotu ptaka. Powiedzmy okolice, nie musimy cały czas samochodem jechać, albo też przemienić się w łódź. To jest też ciekawe, że w łódź możemy się przemienić dosłownie w każdym momencie. Na przykład jak jesteś nad jakimś wysokim wieżowcem, w tym momencie możesz się przemienić w łódź i ta łódź wyląduje sobie na dachu wieżowca. To jest po prostu pełna dowolność, to jest coś, co ja zawsze uwielbiałem w grach. Otwarty świat. The Crew naprawdę szykuje się bardzo fajnie. Także zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.